nauczyciele mówili mi kłamie. Robili zakłady, że skończę w Rynsztoku albo w sądzie, albo skończę przy dworcu. Po maturze każdy niby wierzył we mnie od początku, ale chuja, żaden z nich tu nie przeżyłby po zmroku, mama. Halo, halo, siemaneczko, witam was w kolejnym motovlogu. Tym razem na moim krosiku, krosie Hondzie CRF 450, jest zimno, także póki co bez katowania, bez piłowania. Dzisiaj niestety do lasu nie mogę jechać z tego względu, że są polowania tam na dzikie zwierzęta, tam dziki, kurwa, jelenie, sarny i to wszystko, także bo po prostu no, nie chcę dostać kulki w łeb, że tak powiem, i za dużo straży leśnej tam i tak dalej. Także dzisiaj na luzie, znowu po polnych drogach. Jednakże już bardziej ogarnił sprzęt niż w tym pierwszym nagraniu. W tym pierwszym nagraniu to jechałem, jakby to była motorynka, czyli na bardzo spokojnie. No właśnie tam chciałem jechać do tamtego lasu, ale mama mi gada, że są polowania. Także no niestety nie pojadymy sobie. Pojadymy sobie za to polnymi drogami. No i w sumie no co, no zaraz wam opowiem moje pierwsze wrażenia na Hani. Dobra, pojadymy sobie tu. Na pewno to, że jest kurewsko mocno i że mój KTM, którego miałem wcześniej, to jest kurwa jak rower przy tym. Idzie to na koło, no dosłownie chyba z każdego biegu, nie wiem, bo z piątki się boję rwać, ale do czwóreczki spokojnie na koło idzie. Nie wiem, kaj ta droga prowadzi, wiem, że to dziwne, ale mieszkam tu od zawsze, a nie wiem, kaj ta droga prowadzi, nieważne, zaraz się dowiemy. A tam chyba koło krzyża wyjademy takiego. A no, jest motor zimny, także, o, sarynki. O kurwa, ale bym się teraz nie wjebał, jak mi było, ale patrzcie, ile ich tam jest. To są te małe, nie? Te, jak się nazywają małe sarny? Powie mi ktoś, jak się małe sarny nazywają? Małe sarynki. Gonimy je, nie no, nie będziemy zwierząt straszyć. A potem będzie, że ci na krosach to są źli, bo straszą zwierzęta. W ogóle nie wiem za fest, o czym gadać w takich motovlogach na krosie, bo się za bardzo skupią na jeździe, no nie? To już nie jest tam cebra, że mogę nawijać i sobie na spokojnie jechać, no tutaj te dziury kolejne i tak dalej. Wow! To są, to jest dosłownie mój trzeci raz na krosie. Wczoraj pojeździłem z ziomeczkiem, którym od CRF-a 250 właśnie pojeździłem, może z 2-3 godzinki. Po takim terenie, typowo po terenie, po lasach, po górach, na piaskowi na chwilę byłem z nim i tak dalej. Także ja po prostu no jeszcze nie mam takiego wyczucia do tego moto, ale jak widzicie, coś już tam na pewno jest lepiej niż było. A w ogóle miałem już awaria CRF-y. Wow. Miałem awaria. Kurde, to jechałem ostatnio na filmiku, ale dobra, jademy zaś. Widzicie, tu starczy lekko dodać gazu i to już na koło rwie. A może się tak trochę asfaltem przejechać, co? Albo znowu tu, kurde, nie no, nie chcę jechać znowu drugi raz tą samą drogą, nie? W sumie tam nie wiem, nie znam tam tych dróg za bardzo. Dobra, to pojedziemy drugi raz tą samą drogą. Wybaczcie, następnym razem się lepiej przygotuję. No, jednak właśnie no, miałem awaria. Myślałem, że poszedł moduł albo cewka, ale okazało się, że jedynie było jakieś zwarcie na kablach. No i kurde, no ale mechanik mi to ogarnął, bo samemu jestem taka dupa, że bym nie ogarnął tego. W ogóle w tym motovlogu już macie poprawione, że słychać audio na oba kanały, a nie tylko na prawy. W końcu mi się będzie chciało z tym pobawić, bo tak szczerze mi się za cholernie chciało. Ale postanowiłem, że te motovlogi no, wyglądały troszeczkę bardziej profesjonalnie, no nie tam. Raczej też nie będzie za dużo motovlogów na CRF-ie, raczej będą motovlogi na ZC, o ile chcecie.
No bo na CRF-ie się ciężko jedzie, na, wiecie, tam w lesie, czy nawet po takich drogach i się gada. W ogóle tu już ludzie chyba mi mają dość, bo tu codziennie jeżdża. Dobra, ale nieważne, co mnie tam ludzie interesują, jadę pomału przez wioski, no nie? Patrz, a dobra, nieważne, dobra. O, jakieś krówki sobie biegają. W ogóle jadę w zbroi i tak dalej, mi się tak jakoś dziwnie jeździ, nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego, no nie? W ogóle jeżdżę jeszcze trochę jak baba na tym, no ale okej. Okay. Musicie mi wybaczyć. Ale boję się jeszcze czasem tego gazu dodać. Fajnie z wydechu szczelo. W ogóle nie wiem, czy nie będzie za bardzo wiało. Przepraszam, jak będzie wiało i tak dalej, ale no. Ej, czarny kodną przebiegł przez ulicę. O nie, jesteśmy zgubieni. O nie. Dobra. Milicja obywatelska za nami nie jedzie. To możemy jechać. W ogóle ciekawe, czy teraz mój sąsiad będzie na mnie ten, dzwonił na policję. Bo w sumie on to jeździ tym, kładę tam 250 moja jakoś, nie wiem co to jest, kurwa, jakiś chiński tam chyba wytwór wyobraźni. Ciekawe, czy będzie chciał ze mną pojeździć. Wow. Napiszę do niego na fejsie, czy chce ze mną pojeździć. Nie no, nie będę taki. Kurwa, tam jakiś rolnik jeździ. O kurwa, to jakieś auto jest. Ale w sumie BMA, padło, to raczej nie straż leśna, chociaż tutaj to... Tu chyba moga jeździ, no nie? A to są drogi leśne, to nie jest ten... To są, patrzcie, jak wyrwia przy nim na jedne. Fajnie to, fajnie. Fajna zabawa, jak ktoś nie miał jeszcze okazji się przejechać krasem, naprawdę zachęcam, takie moje porównanie. No to na ścigaczu jest taką według mnie trochę nudno jazda, no nie? Ale to jest moje zdanie, bo kurde jeździłem tą cebrą niby tysiączka i tak dalej, ale czego, no bo na A2 zblokowano, to w ogóle mocy nie miało. A miało niby te 180 koni na A2, no ale... Ale mimo wszystko to nie było to, jakby tam było z 200 kuca, to ja... Widzicie, ja tu i na gazu dodaję, a on od razu w pion leci. No w sumie dobry ścigacz też poleci, ale... Nieważne. Dobra, bo znowu mnie ten, moja dziewczyna mi gada, że za dużo gadam, nie wiem i nieważne w tym. Bo to w vlogach, także postaram się to zlikwidować, o, a przejadę sobie polem. Bo moga. To nie jest moja, ale moga. Bo mam pozwolenie, mogę mu błorać. Łoo, żeby się prawie wywalił. Jeszcze nie ogarnią krosa aż tak, żeby wiadomo, kurwa, zapierdala ciągle na jednym, ale czasem se wyrwia. Wow. Ale ci wam powiem tak szczerze, mega ręce bolą po tym pojeździe na krosie, zauważyłem. Kiedy to właśnie było? Wczoraj i przedwczoraj miałem takie, taki enduro weekend w sumie, bo w sobotę jeździłem z Darkiem. Co prawda Darek na AM6, na Aprilicie Supermoto, ale i tak sobie wyszaleliśmy dosyć fajnie, konkretnie. A wczoraj właśnie z Kamilem na C, on jechał CRF on 250, ja to moją 450, prawda? No i to właśnie fajnie było, fajnie. O. Ona fajnie z wydechu szczelą. W ogóle zamówiłem sobie paczuszka z 24mx.pl, jak się nie mylę. Tak się ta strona zwie. No i pytanie do was, czy będziecie chcieli unboxing tej paczuszki, co tam sobie zamówiłem i tak dalej. W sumie przyjadę jeszcze tam chyba, tak jak kurde jechałem wczoraj, no nie wiem. Trójka, prawda, lekko gaz i od razu piony. Dobra, przyjademy się asfaltem normalnie. Znowu idą panie bez nart.
Dobra, postaram się zwolnić, żeby dziecka nie obudzić. Przepraszam cię, przepraszam Justyno. Już więcej nie będę jechał w twoim towarzystwie, nieważne. Chyba to była Justyna swoją drogą, nie wiem. Tutaj też kiedyś się muszę wybrać, pozwiedzać do tego lasku małego. Tam się, tam nie jeździłem, jak miałem Yamaha DT. To tam się jeździło, ale to było chyba kurwa z 5 lat temu, nie no. Kiedy miałem DT? O, tak wam powiem. Co wam powiem, to wam powiem, ale dawno temu. O kurwa. Nie pytajcie, kto jedzie, proszę was. Nie pytajcie ci. Nie pytajcie, czemu właśnie tu zjechałem i się oglądałem do tyłu, nie pytajcie się. Powiem wam w swoim czasie, nie wiem, czy tutaj jest zasiane, jak jest zasiane, to przepraszam, ale... Ale nie, nie jest zasiane chyba. Dobra. Dlatego kocham enduro. Ej, ten, możecie strzelać w komentarzach, co tam jechało, bo wy może tego na kamerce tego nie było tak widać. Ale nieważne, ale trochę stracha nabrałem, ale okej, w końcu mam krosa, no nie, no to czego się bać. Dobra, no teraz jak chcę wyjechać do domu, dobra, pojadę tamtą drogą i tam bokiem przedupiemy.